Uznam, no niezmiernie przykro, że doszło do takiego incydentu, nie powinno się to wydarzyć. No niestety do tego doszło i teraz jako klub poniesiemy stosowne konsekwencje. Jest możliwość taka, że zostaniemy ukarani karą grzywny lub na przykład możemy być pozbawieni meczu na własnej hali z publicznością. Są jeszcze dwa rodzaje konsekwencji, które też możemy ponieść, ale na tą chwilę czekamy na decyzję Polskiego Związku Piłki Ręcznej, jaką karę wobec klubu tutaj zastosują. No jeżeli zostaniemy pozbawieni tutaj możliwości rozgrywania meczy przy własnej publiczności, na pewno budżet klubu ucierpi, który na tą chwilę nie jest za bogaty. Tym bardziej, jeżeli jeszcze będzie sytuacja taka, że nie będą sprzedawane bilety, no to klub to odczuje. Na tą chwilę jesteśmy w konsultacjach i z prawnikiem, i z firmami ochroniarskimi, jak się zabezpieczyć przyszłościowo na taką sytuację. Pozostaje nam tylko czekać. Prawdopodobnie w okolicy przyszłego tygodnia będziemy wiedzieć, jaką klub otrzyma tutaj karę.